Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Jankuba. W dzisiejszym odcinku testujemy kolejną hulajnogę od Bugista. Po raz drugi jest to model M5, tylko tym razem w wersji Elite. To, co muszę powiedzieć na początku, to to, że po raz pierwszy testuję hulajnogę, która ma tak wielkie koła. 14 cali, to już bardziej jest jak skuter niż hulajnoga, faktycznie. A to w sumie równie dobrze można nazywać skuterem. Już w poprzedniku, czyli w M5 Pro, mieliśmy koła 12-calowe i jeździło się na nich naprawdę bardzo komfortowo. A tu mamy 14 i jeździ się jeszcze lepiej, mimo całkowitego braku amortyzacji w tej hulajnodze. Także za te koła naprawdę szacun. Opony są oczywiście dętkowe, pompowane, od 2,4 do 3 barów możemy tutaj wbić. Także też lepiej się to będzie przekładać na amortyzację niż na przykład opony lane. Jeśli chodzi o akumulator, 48 V, 13 Ah, to jest w przeliczeniu ponad 600 Wh, dokładnie tyle. Także wynik całkiem spoko. Zwłaszcza, że mamy tutaj duże koła, a im większe koła, tym mniej prądu zużywamy. Oczywiście przy ekonomicznej jeździe. A jak już jesteśmy przy akumulatorze, to możemy go sobie tutaj podejrzeć. W poprzedniku, czyli w M5 Pro, również mieliśmy kluczyki do podestu, ale tam bez rozkręcania się nie obyło. A tutaj? A tutaj, owszem. Zobaczcie sami. Proszę bardzo, mamy akumulator i sterownik. Fajnie, że jest do tego łatwy dostęp, możemy to łatwo podmienić, wymienić, zamienić, nawet w czasie jazdy. Jeśli chodzi o silnik, 500 W, z nieoficjalnych informacji wiem, że w piku do 800, ale sterownik i tak nam więcej nie da, więc nie ma to zbytnio znaczenia. Jeżeli chodzi o hamulce, ta klamka hamuje nam tyłem, natomiast ta klamka hamuje nam i tyłem, i przodem. Jest to ciekawe rozwiązanie, mowa tu oczywiście o hamulcu elektromagnetycznym w silniku, który hamuje całkiem solidnie i wyczuwalnie. Fizycznie oczywiście klamka jest naprzód, plus elektronicznie na tył. Dodatkowo podczas hamowania elektromagnetycznego odzyskuje się energia. Co widać na wyświetlaczu, ponieważ mamy tutaj, słuchajcie, woltomierz. W momencie, gdy rozpędzimy sobie hulajnogę i puścimy manetkę, napięcie oczywiście będzie stopniowo wzrastać, ale w momencie, kiedy sobie rozpędzimy hulajnogę i zahamujemy, napięcie wzrasta nam bardzo gwałtownie, co oznacza tylko tyle, że prąd się odzyskuje. To na duży plus. Jeżeli chodzi o wagę hulajnogi, 25 kg. Trochę waży, ale za to odpięcza się tam udźwigiem. Pojedzie na niej bowiem osoba, która waży maksymalnie 120 kg. Pewnie wielu z Was od początku zastanawia się, po co tutaj są te pomidory. Jeżeli oglądaliście odcinek o M5 Plus, to na pewno wiecie. Tam sprawdzaliśmy, w jaki sposób zakupy przetrwają jazdę w koszyku. Tutaj robimy to samo. Tam pomidory testu praktycznie nie przetrwały. Tutaj już trochę kilometrów zrobiliśmy, na razie są niezłe. Zobaczymy, jak będzie później. I teraz ktoś z Was słusznie powie: ej Kuba, ale przecież na M5 Pro śmigałeś z tymi pomidorami po pump tracku. Co Ty chcesz tu porównywać? Spokojnie, wersję Elite też w teren zabraliśmy. Powiedziałem jeszcze o dwóch ważnych rzeczach, jakimi są oczywiście prędkość maksymalna oraz zasięg. A więc jeśli chodzi o Vmaxa, maksymalnie udało mi się tu rozpędzić do 41 km na godzinę. Wynik ten potwierdziłem z GPS-em i hulajnoga raczej tej prędkości nie zakłamuje, no może minimalnie. 500 W do 40 km na godzinę. Jak to możliwe? Ano jak widać możliwe, ale jest pewien haczyk. Aby pojechać z taką prędkością, trzeba przejechać dobre kilkaset metrów, bo rozpędzenie się do niej trwa naprawdę długo. Tak, wiem, to samo mówiłem w przypadku M5 Pro, mamy tu bardzo podobne sterowniki. Mimo to hulajnoga wcale nie jest mało zrywna, bo przy małych prędkościach może dorównywać, a nawet przebijać takiego klasyka jak na przykład Ado A20. Jeśli chodzi o tę drugą ważną rzecz, jest to oczywiście zasięg, który procent deklaruje na poziomie 40-45 km. I nie przestraszcie się, jak powiem Wam, że ja zrobiłem tutaj tylko 19. Wynik ten faktycznie jest bardzo słaby, zwłaszcza że akumulator jest całkiem spory, bo 620 Wh mówi samo za siebie. Chodzi tu oczywiście o to, że mojej jazdy w żadnym stopniu nie można nazwać ekonomiczną. A tak jak przed chwilą powiedziałem, śmigałem tu z prędkością 40 km na godzinę. Gdyby ograniczyć ją do przepisowych 20 km na godzinę i zachować zasady ekonomicznej jazdy, myślę, że nawet te 40 dałoby się to uzyskać. Ale przecież nikt nie kupuje takiej hulajnogi, aby jeździć zgodnie z przepisami. A jeżeli takiego szukacie, to zapraszam do poprzedniego filmu o AOVO M365. Jest tania, bo kosztuje 1100 zł i rozpędza się do 30 km na godzinę lub 20 po włączeniu blokady. Bo właśnie jak już przy blokadzie jesteśmy, Bugiście czegoś takiego nie doświadczymy. Nie ma tu żadnego przycisku, którym można by ją ustawić. Producent zrezygnował nawet z przycisku Power i hulajnogę włączamy tylko kluczykiem. Moim zdaniem decyzja słuszna, bo w M5 Pro przycisk był bardzo awaryjny. Ale to już tak na marginesie. Wracamy
Wracając do tematu zasięgu, to przypomnę, że występowały również dwa inne czynniki mogące wpływać na wynik. Pierwszym z nich był fakt, że było zimno, a drugim, że było to pierwsze ładowanie hulajnogi. Także te moje 19 km jest to wynik absolutnie minimalny i przypuszczam, że w wielu przypadkach zrobicie tutaj dużo więcej. Podsumowując, uważam, że nowy Woogie zawiera wiele poprawek w stosunku do poprzednika, takich jak wcześniej wspomniany podest, brak przycisku power czy większe koła. Hulajnoga na ten moment kosztuje 2360 zł i jak na tę cenę jest to sprzęt z bardzo dobrymi osiągami. Za tę kwotę ciężko wymagać czegoś więcej. W świecie musi jednak pozostać równowaga, więc są również minusy w postaci jakości wykonania. Elementy nie są bowiem spasowane wzorowo, uszczelki w podeście nie przylegają w prawidłowy sposób, a naklejona na nim warstwa ścierna w niektórych miejscach delikatnie odstaje. Generalnie jest tanio, są osiągi, ale jakość wykonania trochę leży. Czy warto? Oceńcie sami, dajcie koniecznie znać w komentarzach. A na dzisiaj ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka. A dla tych, co oglądają do końca, mam ciekawostkę. Nasze pomidory mimo większych kół skończyły podobnie jak w M5 Pro. A teraz to serio już koniec.